Witam w kolejnym filmie. Tym razem będzie coś w temacie dorabiania kluczy do Opla, tak żeby było tanio. Jeśli ktoś z Was dorabiał lub pytał o ceny takiej usługi w serwisach, które się w tym specjalizują, no to do takiej choćby zefirki koszt dorabiania klucza to gdzieś 350 zł i więcej. W przypadku na przykład Insygni nawet 700 zł, widziałem takie ceny. Także w tym filmie dowiesz się, jak zrobić to o wiele, wiele taniej. A przy dobrych wiatrach to nawet poniżej stówki z tym zejdziecie. Także pierwsze co musicie mieć to nowy kluczyk. Czysty klucz, który należy dorobić grot. Musi być to nowy klucz, nigdy nie używany w żadnym samochodzie, nigdy nie programowany. Klucz trzeba dokupić specjalnie pod model samochodu jaki macie. Także inne są do Vectry, inne są do Zephyry. Właściwie tylko do Zephyry, do Astryha są takie same. No a z całą resztą tych samochodów to różnie bywa. Także szukajcie konkretnego klucza pod konkretny model samochodu. Ja swój kluczyk kupiłem na AliExpress za niecałe 50 zł. Także dosyć przystępna cena. Na Allegro są za jakieś 100-130 zł takie same klucze. Jest to już nowy klucz, kompletny, zawiera baterię, całą tą elektronikę od sterowania centralnym zamkiem, właściwie od pilota centralnego zamku. I oczywiście zawiera też transporter do immobilizera. W takim kluczyku należy teraz dorobić grot. Taka usługa kosztuje gdzieś od 20 zł w górę. I następnie zakodować go przy użyciu komputera. W kluczyku znajduje się transporter jednokrotnego kodowania, także nie uda Wam się zakodować używanego klucza. Najbardziej ktoś się uprze i wymieni sobie transporter, ale to raczej nieopłacalne, ponieważ używany kluczyk kosztuje gdzieś 30 zł plus transporter, drugie tyle. Do tego trzeba się pobawić w lutowanie, więc raczej sprawa nieopłacalna. A tak jak mówiłem, na AliExpress całkiem przystępna cena. No niestety trzeba sobie na taki kluczyk poczekać. No ale myślę, że warto. Także grot już dorobiony. Także takim kluczykiem możemy otworzyć sobie drzwi. Można również przekręcić stacyjkę. No ale tym kluczem nie uruchomimy samochodu. Tak jak za chwilę zobaczycie, kontrolka samochodzik z kluczykiem miga. To znaczy, że klucz jest nieodpowiedni. Nie został zaakceptowany przez sterownik silnika. Należy ten klucz teraz zakodować. W tym celu podepniemy sobie komputer. I za chwilę pokażę Wam, jak się koduje taki kluczyk. A więc żeby zakodować klucz, niezbędna będzie Wam karta Opel Carpass. Powinniście mieć ją w dokumentacji swojego samochodu. Na karcie ten znajduje się kod PIN Waszego sterownika, silnika. Będzie on wymagany właśnie, żeby zakodować kluczyk, bo sterownik o to poprosi. Ja używam do kodowania interfejsu OPCOM. Jest to taki jeden z najpopularniejszych interfejsów wśród użytkowników Opli. Może być też komputer serwisowy TEC2 lub jakikolwiek inny komputer obsługujący funkcję kodowania kluczy. Także jeśli nie macie dostępu do takiego OPCOMa czy też TECHa, to poszukajcie kogoś na forach internetowych. Na pewno się ktoś w okolicy znajdzie z takim komputerem. Ewentualnie popytajcie na warsztatach samochodowych i ktoś Wam za jakieś nieduże pieniądze zakoduje taki kluczyk. Także ja OPCOMa mam już podłączonego, kluczyk przekręcony i uruchamiamy program. Także wchodzimy kolejno w diagnostykę, wybieramy sobie rocznik, samochód, nadwozie i zakładka immobilizer. Praktycznie w każdym Oplu robi się to w ten sam sposób. Program prowadzi za rączkę, także jest to dosyć łatwe. Klikamy programowanie i programowanie immobilizera. Tutaj należy właśnie podać kod dostępu do sterownika. W moim przypadku będzie to 687. Klikamy OK. Sterownik zaakceptował kod dostępu. Jeszcze raz OK. I klikamy sobie programowanie kluczy transporterów. Włóż niezaprogramowany klucz transporter. Także klucz jest już wsadzony, przekręcony. Możemy kliknąć na tak. I pomyślnie zaprogramowano.
Także to już gotowe. Możemy z tego wyjść. Tak, przekręcamy kluczyk z powrotem. No i sprawdzimy, czy odpali. Działa. Podczas kodowania klucza również zakodowaniu uległ pilot centralnego zamka. Także teraz już działa. No i to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.